Witam, z tej strony Eliasz. Zanim przejdziemy do tematu filmu, chciałem na początku przeprosić za to, że w poprzednim filmie na temat Valorant podałem nieprawdziwą informację. Powiedziałem, że streamerzy są opłacani, co nie jest prawdą i po prostu wyszedłem z założenia, że jest to dość oczywiste, bo to jest częsta praktyka. Po prostu przyjąłem, że to naturalne i popełniłem duży błąd, ale Riot tego nie zrobił, ja tego nie sprawdziłem, jest mi z tego powodu bardzo głupio i bardzo was za to przepraszam i mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale przejdźmy do tematu. Lubię te chwile, gdy na rynku pojawia się kolejna mocna pozycja i nagle wszyscy w internecie zaczynają kopać groby dla jej starszych konkurentów. Ostatnią taką głośną akcją był chyba właśnie Apex Legends, który do piachu miał posłać równocześnie Fortnite i Overwatch i chyba jakoś nie wyszło. No ale Valorant ma być lepszy. Ludziska sobie jakoś ubzdurały, że giereczka Riotu, niczym jakiś hitman, wkroczy na scenę ze spluwą i listą celów do odstrzelenia. A lista jest całkiem długa, bo do zaświatów odesłane zostanie CS, Fortnite, Overwatch, Apex Legends, Rainbow Six Siege i pewnie jeszcze wiele, wiele innych. Jeszcze z tydzień i prawdopodobnie gdzieś przeczytam, że jak wyjdzie Valorant, to inne gry przestaną istnieć. Filmy czy seriale też. W ogóle popkultura zniknie. Cały świat będzie grał tylko i wyłącznie w Valoranta, który stanie się również światową religią, a zarząd Riotu staje na czele ONZ, które połączy cywilizację w jedno światowe hipermocarstwo skupione wokół podróbki CS-a. Ale już tak na serio. Chciałem się zastanowić, czy faktycznie realnym jest, że gracze Overwatch tak radośnie przejdą do nowej gry. W sumie łatwo możemy ocenić, w jakie społeczności celuje Riot, chociażby po tym, jakich streamerów zaprosił do promowania Valorant. Mamy tutaj osoby powiązane właśnie z Overkiem, ale też CS-em, PUBG, Rainbow Six Siege oraz LOL-em. Jeśli idzie o LOL-a, to akurat on raczej konkurencją tutaj nie jest, ale pewnie twórcy liczą, że zainteresują fanów jednej swojej gry drugą. Między innymi dlatego też grafika jest taka, by giereczkę mógł odpalić przeciętny komp mogący udźwignąć też LOL-a. W sumie może to wynikać z mojej słabej znajomości twitchowych streamerów, ale nie zauważyłem, by zaproszono do promowania gry jakiegoś większego gracza kojarzonego z Apex Legends. To oczywiście może być moje niedopatrzenie, bo trochę mnie ten fakt zdziwił. Tak czy inaczej, widać, że Riot ma między innymi chrapkę na ludzi grających w Overwatch. Czy słusznie? Wydawać się może, że tak. W końcu ostatnimi czasy Overwatch cieszy się gigantycznym spadkiem popularności. Z gry od lat utrzymującej się w topce, nagle wylądował pomiędzy drugoligowymi tytułami, które co prawda wciąż mają silne społeczności, ale nie są już kojarzone z głównymi graczami. A dzieje się to w tym samym czasie, gdy Valorant ociera się o bicie rekordów oglądalności. Już na pierwszy rzut oka widać, że estetyka obu gier jest zbliżona. Jasne, żywe kolory i kreskówkowy sznyt widoczny jest zarówno w otoczeniu, jak i modelach postaci. Do tego oczywiście różnorodni bohaterowie z podobnego tematycznie uniwersum. Bo oto tutaj też mamy uzdolnionych agentów walczących w futurystycznej wizji naszego świata. Więc na pierwszy rzut oka gra zdaje się idealna, by przeciętny pchacz ładunków opuścił King's Row i popędził plantować spajki na splicie. Wiem, że wielu z was może już Overwatch nienawidzić, ale poświęćmy mu tutaj chwilę, by jeszcze raz sobie odpowiedzieć, czym Over jest oraz jakie są jego główne atuty. Tych wbrew pozorom jest sporo. Przede wszystkim Blizzard wykreował bardzo unikatowy model rozgrywki, którego nie realizuje praktycznie żadna gra na rynku poza Paladins. Udało się tutaj stworzyć strzelankę, ale w której odnaleźć mogą się zwolennicy bardzo wielu gatunków, nie tylko staroszkolnych FPS-ów. O ile żołnierz, mach, Creed czy wdowa są idealni dla fana CS-a, o tyle już Genji jest raczej propozycją dla kogoś, kto lubi gry akcji wymagające dużej ilości przemieszczania się i skakania po platformach. Mamy też tanki, które chronią towarzyszy czy inicjują starcia dosłownie jak w mobach. W grze niezwykle istotną rolę pełnią też lekarze, o wiele ważniejszą niż w jakiejkolwiek innej grze, gdzie pojawiają się supporty. Czy to dobrze czy źle, że lekarze są aż tak niezbędni, możemy sobie pogadać kiedy indziej, ale jakby nie patrzeć, Overwatch jest skrojony pod wiele różnych typów osób. Każdy bohater jest unikatowy, między innymi dzięki temu, że dla większości z nich podstawowa broń jest tylko jedną z umiejętności. Więc często poza samą celnością można polegać na umiejętności przewidywania czy kombosach. Dla mnie prywatnie Overwatch był idealnym wydestylowaniem moby do pierwszoosobowej strzelanki.
udało się bardzo sprawnie przenieść rolę tanków oraz wspierających, dając designerom wiele przestrzeni na tworzenie bardzo unikatowych bohaterów, jak chociażby Hammond czy nawet May. Usunięto też całą warstwę ekonomiczną, której osobiście dość nie lubię. Sprawiło to, że gra jest dużo przyjemniejsza, bardziej dynamiczna, no i sprowadzona do głównego dania, czyli teamfightów oraz tworzenia różnych łombo combo. Oczywiście ma to też swoją wadę, ponieważ przez to gra jest płytsza, prostsza, bardziej przystosowana do casualowego gracza i no nie ma aż tak dużo do zaoferowania dla osób, które po prostu lubią masterować swoje umiejętności. Ponieważ jest bardzo wiele postaci, które świetnie wykonują swoją rolę, a wcale nie wymagają aż tak dobrego mechanicznego skilla. Chociażby uwielbiany przeze mnie Reinhardt czy Brigitte. Ale kurde, dość dziwnie się tak chwali Overwatch, biorąc pod uwagę, że głównie na niego narzekam. Ale powody do narzekania są, bo Blizzard wali w ciula, ale gra sama w sobie jest dobra i grywam w nią dość regularnie. Przede wszystkim produkcja Blizzarda jest na tyle uniwersalna, że podobnie jak w LoLu jest tutaj miejsce dla naprawdę wielu rodzajów graczy. Od takich, co nie za bardzo lubią pchać się do walki i wolą pomagać czy ubezpieczać tyły, przez snajperów, typowych miłośników nawalania, po tanki i zabójców. LoL potrafił odrzucić swoją złożonością, a Overwatch ma niski próg wejścia oraz sporą ofertę dla każdego, nawet jeśli nie czuje się zbyt pewnie przy używaniu myszki jako celownika. I taka świeża osoba może zostać łatwo kupiona przez Divę albo Lucio, czyli postaci, które w typowym hardkorowym FPS-cie raczej nie miałyby racji bytu. No i pytanie, czy każdy typ gracza, który odnajduje się w Overwatch, będzie miał dla siebie miejsce w Valorant? Moim zdaniem nie. Gracz CS-a łatwo przeskoczy do dziecka Riotu z powodu naprawdę dużego podobieństwa, ale osoba lubiąca grać tankami czy lekarzami w Valorant raczej nie będzie miała czego szukać. Jest oczywiście Sage, która może towarzyszy podleczyć czy nawet wskrzesić, ale tutaj to nie moce dominują, a spluwy, które dla wszystkich są takie same. Nie ma więc co liczyć, że z czasem pojawią się bardzo nietypowe postaci, jak te, które można spotkać czasami w mobach, czy właśnie Paladins lub Overwatch. Naturalnie nietypowi bohaterowie mają tendencję do rozwalania balansu na kawałeczki. I z jednej strony jest to ciekawe, ale z drugiej strony, no, nie ma co się dziwić, że ludzie potem narzekają, że pojawia się kolejna OP postać. Po Valorant raczej można się spodziewać, że balans będzie cały czas stabilny, no bo główna core gry polega na używaniu broni, a nowe postacie nawet jak będą wprowadzane, to ich moce nie będą aż tak dominujące, więc no tutaj będzie pod względem balansu dużo stabilniej. Właśnie mi naszła pewna myśl. Oczywiście to tylko moje chore marzenie, które raczej nie ma szans się spełnić, ale byłoby bosko. Wyobraźcie sobie, że do Valoranta poszłaby połowa DPS-ów, a zostałyby mainy tanków oraz leczków. Czy świat dzięki temu nie stałby się miejscem doskonałym? Błagam. Blizzard i Riot mogliby się nawet dogadać i automatycznie przetransferować co drugiego gracza na tarcia. Ale dobrze, tyle z moich marzeń. Generalnie chodzi mi o to, że znaczna część społeczności Overwatch może uznać gameplay Valorant za nieatrakcyjny. Chodzi mi tutaj głównie o różnorodność ról i bohaterów, ale też sam dynamizm walk, mobilność podczas starcia, brak warstwy ekonomicznej. No i produkcja Riotu może okazać się też za trudna, za złożona albo po prostu za nudna. Dlatego prywatnie uważam, że na tym polu Valorant nie powinno zmiażyć Overka. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden atut, który przyciągał ludzi do Overka. W tym także mnie. Chodzi tutaj oczywiście o fabułę, bo mnie osobiście kupiły filmy, paleta ciekawych postaci, później komiksy, archiwa itd. Po prostu wokół Overka bardzo dużo się działo w przestrzeni fabularnej, co było fascynujące dla wszystkich, którzy lubią żyć życiem swoich ulubionych bohaterów. W tym momencie Over totalnie się na tym polu wyłożył, licząc, że fani zdołają przewegetować przez rok, żywiąc się dopływem z odchodów. Valorant na ten moment nie pokazał jeszcze w zasadzie nic, jeśli idzie o fabułę, ale wszyscy znamy Riot, więc patrząc na to, jak ogromne poruszenie wzbudził Valorant, jestem pewien, że możemy się spodziewać bardzo dużo. Oczekuję masy kontentów w postaci filmów czy komiksów. To oczywiście w tym momencie jedynie pobożne życzenie, ale gdyby się spełniło, faktycznie mógłby być to spory pretekst dla wielu fanów Overwatch, by zmienić obiekt swych zainteresowań. No i jeszcze pozostaje sprawa e-sportu. Dla mnie jest ona trzeciorzędna, ale dobrze wiemy, że bardzo wiele osób z ogromną uwagą śledzi zmagania zawodowych graczy.
Overwatch przy Valorant wydaje się dużo bardziej casualową grą, taką przy której można się świetnie pobawić ze znajomymi, powygłupiać się, potestować różne kombinacje, możliwości itd., gdzie Valorant jest wręcz skrojony pod e-sport. Oczywiście można grać w niego ze znajomymi, nawet jest to zalecane, ale ta gra jest dużo bardziej taktyczna, daje mniej miejsca na zabawę i dużo bardziej wymaga wiedzy, nauki, mechanicznego skilla itd. Więc no, oceniłbym Overwatch jako grę bardziej casualową, a Valorant jako grę dużo bardziej esportową. Oczywiście istnieje Overwatch League i osobiście nie potrafię go ocenić. Każdy może zrobić sobie to indywidualnie. Ale myślę, że warto zwrócić uwagę, że Blizzard ma raczej wywalone na wszystko poza swoją główną ligą i nie za bardzo się bawi we wspieranie zmagań na niższym poziomie. Nie wiem, jak to aktualnie wygląda ze strony Riotu, ale jeszcze kilka lat temu niczym dziwnym nie było, żeby firma wspomagała nawet osiedlowe turnieje, przeznaczając na to chociażby symboliczne nagrody. Taka postawa może zaowocować faktem, że do gry z radością przeskoczą nie tylko profesjonalni gracze, ale też ludzie, którzy chcą się pobawić w amatorskie zmagania na mniejszą skalę. Pytanie, jak Rito wykorzysta tę możliwość? Gra sprawia wrażenie idealnie skrojonej pod e-sport, więc raczej sporo zechcą ugrać na tym polu. Przy całym moim wywodzie dziwić może, że Overwatch dosłownie zniknął z Twitcha, w czasie gdy chociażby CS czy Rainbow Six Siege trzymają się stabilnie. I to pomimo faktu bycia tym samym podgatunkiem strzelanek co Valorant. Jednym z powodów są oczywiście streamerzy Overwatch, którzy w sporej liczbie przeskoczyli na Valorant, ale zauważcie też, że cała liga Overka przeniosła się na YouTube, więc Blizzard na własne życzenie obciął swoją obecność na Twitchu. Ale mam wrażenie, że ekipa Jeffa ostatnimi czasy generalnie dość słabo sobie radzi z PR-em czy też kontaktem z influencerami. No nic, na dzisiaj to tyle. Gracie dalej w Overwatch? Jeśli tak, to napiszcie, czy planujecie go porzucić na rzecz Valorant. Ogromnie ciekawi mnie ta kwestia. Czy w końcu Riot okaże się tym ostatecznym gwoździem do trumny, czy jednak domorosłych proroków znów poniosła wyobraźnia? Natomiast jeśli film wam się podobał, to zachęcam zostawić łapeczkę w górę oraz odwiedzić mojego Patronite, jeśli chcielibyście wesprzeć kanał i pozwolić mu dalej istnieć. Tymczasem z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo. Pa, pa.